Zestaw grantów również posiada. Ależ tu piękna pestka, pierwsza otwierająca. No chcemy, żeby cały pojedynek tak wyglądał. 5 pestek w pistoletówce. No i mamy 1-0, aczkolwiek Morel już pokonany. Alex odpowiada tutaj, Pasza będzie grał agresywnie. Zauważył Acisa. Ładny strzał w głowę. Daje przewagę, ale tutaj terroryści już będą podchodzić pod bombsite'a. Biały musi uważać, ten Glock na blisko będzie zabójczy. Ale jednak Biały broni się, jednak Biały wycofuje. Bardzo mądrze. Jeszcze do pomocy ma Micha. Fenomenalne ustawienie. No i co? Będziemy mieli 1-0. Bo tutaj ma Tafę w sytuacji 1 na 4. Za dużych szans nie ma. Na pewno z Białym i Michem. Aczkolwiek, no ugryzę się w język następnym razem, jak potrafili przegrać na fullu, a potem samymi pistoletami z jednym karabinem. Taka runda wpadała na konto Polaków, wyskakuje tutaj przeciwnik, ale Morris, CZ-ka, idealna broń na ten dystans. Jeszcze ma szansę, żeby pokonać tutaj Medo. No i to jest, o czym mówiłem, fenomenalna gra z pistoletami, fenomenalna gra Filipa. Ciężą, to już zagwarantują sobie miejsce w następnym sezonie. O, tutaj Neo będzie miał tarapaty, czterech wrogów biegających prosto pod jego celownik. Pasza, uwięziony za bupą, Pasza jeszcze dwa razy i jest do pomocy Michu. Aj, fenomenalnie, Michał, brawo dla ciebie. I tam kilka rund z rzędu wygrać. Jest tutaj Michu, ale pokonany Morris niestety. Tu będzie musiał się bronić z Białym. Dobre dwójkowe ustawienie. Jeszcze do pomocy z Bibi. Tam mają jednego zawodnika. Michu! Masz naprawdę dzisiaj w dobrej formie. Z tego co widziałem, z Nipem również wykręcił tam. Jest jeden przeciwnik obity, ale tutaj od apartamentów jest jeszcze Medo. W tej pozycji Biały nie może pomóc koledze. Morris tutaj musi wpuścić przeciwnika, ależ teraz błot. Nie zauważył na szorcie Morris, ale tu na szczęście jest Michu. Na szczęście terroryści byli obici. Pasza jeszcze no, z małym pudłem, ale wyciąga USP. Bez strachu dojeżdża Lakera. Jest szósty punkcik dedykowany niczym Fallen. Jest, czy też Guardian. Więc Simpla po prostu wykreśliłem. Pasza schowany z pistoletem na piasku. Miał AWP w ręku, a nadal decydował się na taką pozycję. To mnie ciekawi. Ja nie wiem, Pasza mnie za każdym razem zaskakuje. Pasza naprawdę ma czasem dziwne pomysły, ale te pomysły czasem działają. Czasem po prostu zaskakują przeciwnika. Taki ma być przecież finał. Pomysły mają być efektywne. Nie muszą być efektowne. Pasza po raz kolejny. Pasza już trzyma fragami. Będziemy mieli chyba rundę. Tutaj Neo. Ładne skany po spotkanie. No i Decider. Mapa, która została. Mirage. Komfortowa mapa dla Virtusów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żebym tylko nie zapeszył. No i komfortowa też runda. Bez problemu tutaj Morris, Białe. Jak i Michu. Fragują przeciwników. Medo też dostał raz w głowę. Oczywiście z M4, bo zostało mu 11 punktów zdrowia. No i będziemy mieli raczej ten ósmy punkcik. Będziemy mieli przewagę Virtus Pro. Jednorundową, ale przewagę. I też styl, w którym wracają teraz do tego poje. Białe, oni będą walczyć dwójkowo i bardzo mądrze. Jeden zawodnik już wyszedł z banana. Biały z headshotem. Med odpowiada. Esis również. Oj, teraz naprawdę groźna sytuacja. Przecież jest zestaw rozbrajający na jedynkach. Morris do samego końca chowa. No i to jest bardzo dobre zachowanie. On gra na czas. Neo niestety zostaje sam. Ale kit musi zostać podniesiony, żeby jeszcze ta bomba była pod rozbrajana. Już Esis tego kita ma. Będzie rozbrajał, ale jest Neo. Mądrze. No i Filip. Doświadczeniem. Dokładnie wiedział, jak tego Glacza rozegrać. Neo ten, może troszkę tę rundę jeszcze odmienić. Już skracany banan. No właśnie, jest Neo razy jeden. Jeszcze cały czas w piachu jest Medo. Ten trafiony przez Białego. No i jest szansa teraz tę rundę zwyciężyć. Ale gdzie jest bomba? Ależ w fatalnym miejscu. Jednak Biały przytomnie trafia w głowę Matafę. Będzie podkładać tę pakę. Neo schowany na cmentarzu w dobrej pozycji. On tutaj może zostać do samego końca, aż bomba będzie rozbrajana. Biały tak naprawdę może teraz grać jeden na jednego, a Neo grać na czas. Neo nie patrzy shorta, pokonane Białe. No i teraz co robi Neo? Neo czy spojrzał? Neo czy się zdradził? Tak, ten walczy. No i tę walkę wygrywa. Leżący na środku, troszkę niezręczny. No i wejście pod boom side band. Tutaj już jest rotacja Esisia. Ten z pierwszym fragiem. Wybiega przez smoka. Dużo tutaj chaosu, ale na szczęście Morris. Morris jeszcze raz. Cały czas w boom side jest jeszcze Matafę. Ten pokonany. No i mamy już Lakera. Tylko i wyłącznie na plecach. No i brawo. Jakoś to się udało Piotrkowi Morrisowi tutaj obrócić tę rundę, bo wyglądało to na samym początku źle. Esis sfragował. Esis zwrócił na siebie uwagę w tym granacie dymnym, ale na szczęście Morris powiedział, ja tu wchodzę sam. Ja wchodzę na boom side B. Ja tutaj fraguję z CZ-ki. Laker będzie walczył, ale jeden strzał. Headshot, frag. Ale tego fraga nie zdobędzie, bo Neo nie złapał tutaj dziurę w tym granacie dymnym. Matafę czeka na przeciwnika, ale pianie. Celować się dobrze, wykorzystać granatę, wykorzystać swoje pozycje. Morris płonie i Morris fraguje. Morris jeszcze ucieknie.
Dobra robota Piotrka, no i teraz Medo, plus Aleks, już bez Aleksa, Medo będzie walczył w sytuacji 1-4, ale to już jest za późno tutaj, już Polacy tę rundę nie wypuszczą. Bardzo mało czasu, już bomba tyka bardzo szybko i Medo o tym dobrze wie. Medo jeszcze chce osłabić ekonomię, ale on dobrze o tym wie, że trzeba wycofywać, że to jest 15 punkcik dla Virtus Pro. Skrót przeciwników powoli czyszczą mapę, no ale widzimy jak na bananie agresywnie gra Esis i tutaj jest pasza, ten daje dobrą przewagę, ten daje bardzo ważnego fraga, no i teraz Matefe zostaje sam i pytanie co robi Fnatic Academy, czy oni zrotują drugą osobę, czy też może zostają trójkowo pod bombsite'em, a Matefe cały czas agresywnie, cały czas wysunięty, nie wiem czy będą się go spodziewać tutaj terroryści, Neo wchodzi, no i Hedzik. Wielkie brawa dla Filipa, on już zdobywa drugiego fraga dla swojego zespołu, zrotował jednak Alex, ale no już wyposażenie, plus to, że jest ich tylko trzech, no nie pozwoli, wydaje mi się, Fnatic Academy wygrać tę rundę numer 30. Rotuje Lakera, Virtus Pro po raz kolejny wolno, oni zdobyli dwa fragi, ale nie wchodzą pod ten bombsite B, powolutku, rzucą kilka grandów, 45 sekund do końca, oni jeszcze poczekają na ruch przeciwnika, a widzimy jakie są ruchy zawodników Fnatic Academy, Medo zostawiony sam w piachu, no i byle tutaj nie wejść na ostatnią sekundę, nie zostać skasowany właśnie przez nie tego gracza, ale po raz kolejny zmiana decyzji, po raz kolejny nie będzie to wejście pod bombsite B. Bomba już jest bardzo blisko, kilka fleszy, ale no nie na takie fejki nabierają się w Fnatic Academy, nawet powiedziałbym, że Medo jest przekonany, że to będzie wejście pod bombsite B. No i spójrzmy, Alex, Laker, oni z karabinami. Jest pierwszy frag od Alexa, ale tutaj pasza wskakuje. Jest fenomenalny frag, 8 sekund do końca, chłopaki, musi się splantować, proszę, niech ta bomba zostanie podłożona. Jest, Michu przycisnął lewy przycisk z myszy, jest bomba podłożona, zostaje sam Medo. Ale to już za późno, bardzo mocno obijane. Pasza kończy ten pojedynek, 16-14. Zawodnik zostaje pod środkiem oraz jeszcze kryje ewentualnie jeden zawodnik w skrót na wnajcie bal. Tutaj już Michu, już biały w mainie bardzo agresywnie łapie zawodników drużyny przeciwnej. No i w tym momencie Virtus.pro naprawdę ma bardzo dobre pozycje. Jeszcze tego pasza zamyka wszystko od środka. Świetne tempo na to wejście. Teraz dwójkowo zawodnicy Fnatic są na tym bombsite, ale popatrzmy co się dzieje. Virtus Pro może wycofać pod bombsite B. Także jak na razie po prostu perfekcyjna runda pistoletowa. Bardzo szybkie przejęcie maina, szybka agresja, dwie eliminacje. No i teraz jeszcze będzie próbował walczyć tutaj Esis od góry na bombsite B. Jest u niego def, jest również Kavaras Flash. Ale niesamowicie ciężka pozycja, żeby coś z tego ugrać. Minuta do końca. Michu jeszcze eliminuje swojego rywala. No i Laker powalczy jako ostatni. Ten od pleców, ale pozycja znana, ponieważ przed sekundą zlikwidował Neo. No i co będzie w stanie jeszcze zrobić niemiecki zawodnik? Postrzela się z Morelsem, ale Morels, który stosunkowo długo wchodzi na serwer, w tym momencie może te strzały oddawać. Jeszcze smoke dorzucono od białego, także bardzo bezpiecznie. No a pasza jak to pasza. Od środka robił plecy. Myślę, że ta druga część będzie zdecydowanie trudniejsza. Biały jeszcze, zobaczmy. Rozkręcił się na bombsite B. Neo również asekurował, także trzy eliminacje. Michu wcelowany jest weską. No i tutaj Virtus Pro przedostaje się teraz w kierunku bombsite B. Pobijany bardzo mocno Alex. Teraz Matafe jeszcze z fragiem Neo. No i ten frag może być kluczowy. Tutaj jeszcze będzie wychylony Alex Neo. Ależ to był pech. Ale i tak strzał przepiękny. Naprawdę świetnie wcelował się. Filip poprawił natychmiastowo. I teraz w sytuacji 4-3 z przyjętym bombsite'em. Zawodnicy Virtus Pro świetnie również robi to biały. No i teraz zostaje tylko Matafe. Zostaje. Tutaj widzimy, że będzie tak zwany Rambus, Neo oraz Morels. Jednak ten Rambus kompletnie nieudany, flash dorzucony. Bardzo szybkie wyjście, ależ teraz Michu oraz Neo. Świetne zachowanie, do prawej strony Michu, do lewej strony Neo. Świetna sekuracja, no jeszcze od góry próbował zareagować Esis. Ale bardzo spóźniony w tym momencie zawodnik drużyny Fnatic Academy. Także to podejście niesamowicie sprawne. I w sytuacji 2-4 zawodnicy Fnatic Academy. No i teraz zostaje tylko Matafe, ten od pleców. Jedyne jego zadanie jest takie, żeby przeklipunek, ale też dużo akcji pod bombsite'em, ale Michu oczywiście poradził sobie, do tego jeszcze asekurację od Neo, no i teraz na bombsite'cie, a zostaje tylko Esis, ten jednak z CZ-ką, no i tak jak to mówię, to zostaje sama w serwerze po stronie Fnatic Academy, jedna eliminacja zdobyta, Neo gdzieś ten od bombsite'u, wcelowany w tym momencie jest Dual Laker, już jest na dole, no i Alex w sytuacji 1-1, 46 AP. Tutaj Michu naprawdę dużą przewagę, no i Michu świetnie naprawdę to zrobił, wychylił się bardzo, przepraszam bardzo, podbija tego kosznikowa z ziemi. No i będzie podejście, ale Laker również pozycja znana. Michu całkiem agresywnie zostaje sam pasza, jak na razie 5 eliminacji, ale teraz powinien sobie poradzić i z Lakerem, i z Alexem. No i tak się właśnie dzieje, to jest naprawdę duża przewaga zawodników Virtus Pro. Stają się pod bombsite B, tutaj teraz Morez odpala swoją maszynę, jeden miacja dla niego, jeszcze próbował powalczyć, ale niesamowicie agresywnie również Michu gdzieś od góry się wychylił.
w sytuacji 3 na 2 Virtus.pro, także jest ta przewaga. Assist od wentylacji, Laker od bombsite'u, Neo bardzo agresywnie przez granat dymny. No i teraz drobne problemy, ale frag zdobyty. No i zostaje ostatni z zawodników w Fnatic Academy, to jest Assist. Wczoraj grał kapitalnie, ale dzisiaj, no w tej rundzie przynajmniej nie zrobi nic. Świetna runda. I teraz uspokojenie. Też trzeba będzie po pakę wrócić, a zawodnicy Virtus.pro popatrzmy, jak agresywnie Neo. Dwie głowy, jeszcze spray przyciągnięty od białego. No i przez sekundę było niebezpiecznie, ale jak już Virtus.pro zareagowało. 45 AP, 2 granaty oślepiające, wychyla się jak na razie pod pozycję Neo, pierwszy frag zdobyty, jednak jeszcze z dwóch stron atakowali Morez oraz Michu, świetnie robi to Matafe, no jeden na jednego, Michu trzy Matafe, ale jednak Michu był szybszy, no i mimo że Matafe przeczytał ten ruch, to będzie 14 runda dla zawodników Virtus.pro. No i mimo tego potknięcia w rundzie poprzedniej, natychmiastowa poprawka, dobra ustawka w Fnatic Academy, bo dwójkowo teraz w site'u, a jeszcze tutaj złapał Micha Matafe. Ale Pasz natychmiastowo odpowiada. No i Morels teraz musi uważać. Warto byłoby się wycofać. No i tak właśnie Morels robi. Bezpieczna decyzja. Laker teraz pobijany jeszcze od środka. No i próba teraz podejścia Fnatic Academy pod bombsite B. Paka również tutaj zmierza, ale to może być takie rozpaczliwe podejście, ponieważ zobaczmy rotację. Już tutaj jest Morels. Jest od dołu Neo. Od góry zmierza Pasza. Ten wcelowany w lewą stronę. Z prawej strony jednak bardzo ładnie przyciągnięty ten strzał do Alexa. Jeszcze po raz kolejny Pasza. No i rozkręca się snajper Virtus.pro. Ostatnia eliminacja, bardzo prosta dla Neo. Czy zdąży? 5? Nie zdąży, nie ma takiej możliwości, ależ to był błąd Medo. Brawo, brawo Virtus.pro, tak to powinno wyglądać. 16 do